Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w uroczystość Objawienia Pańskiego, naszej polskiej tradycji, uroczystość Trzech Króli. I zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym, a dzisiaj Ewangelia według świętego Mateusza, w której to mamy bardzo piękny obraz, który możemy odnaleźć w naszej codzienności i w naszym życiu. Ten obraz to obraz przyjścia do Chrystusa. Zobaczcie, że mędrcy ze wschodu przychodzą do Chrystusa, ale mogą właśnie, albo inaczej, napotykają na trudności, bo gwiazda, która ich prowadziła, nagle ją gubią i znajdują się wśród ludzi, pytają o miejsce, ci nie wiedzą, idą do Heroda, który też jest zmieszany, nie wie za bardzo, o co chodzi, prosi kapłanów, aby im wyjaśnili. Kapłani bardzo pięknie wyjaśniają, tłumaczą miejsce, ale są w ogóle niezainteresowani tym, że Zbawiciel przychodzi na ziemię. Herod zainteresowany, no bo wiadomo, że tu chce pomóc, a z drugiej strony chce oczywiście wyrządzić krzywdę nowonarodzonej dziecinie. I zobaczcie, że ten opis ewangeliczny również może być w naszym życiu. Może się wydarzyć. My też. No po pierwsze i najważniejsze przesłanie dzisiejszej Ewangelii to, abyśmy przyszli do Chrystusa. Mimo iż możemy napotkać różne trudności, tak jak choćby w trudności w postawie Heroda, możemy takich ludzi napotkać na naszej drodze, którzy z jednej strony będą chcieli pomóc, a z drugiej wyrządzą krzywdę, albo takich jak kapłani, którzy będą wiedzieć o Bogu, ale nie będą w ogóle Bogiem zainteresowani i też nam nie pomogą, chociaż podpowiedzą może, gdzie możemy spotkać Chrystusa. I mimo tego idziemy jak mędrcy, aby oddać pokłon, aby się pokłonić Zbawicielowi świata, który przychodzi nas zbawić. I to jest, kochani, nasze przesłanie na dziś, na dzisiejszy fragment Ewangelii. Przyjście do Chrystusa. Zobaczcie, że mamy różne trudności w przyjściu. Praca, obowiązki, może niesprzyjająca rodzina, znajomi, krewni, przyjaciele, którzy nas wyśmiewają. Może nawet jakiś ksiądz, który mówi polityczne kazania, jak to często się może tam gdzieś usłyszeć. Ale mimo to my nie idziemy ani do księdza, ani do znajomych, ale przychodzimy do Zbawiciela. Tak jak mędrcy ze wschodu przychodzą do Boga, aby oddać Mu pokłon, aby uwielbić Boga. I my, kochani, poprzez Boże błogosławieństwo idźmy na spotkanie z Chrystusem. Przyjdźmy do nowonarodzonej dzieciny, aby nas zbawił. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego świętowania. Pozdrawiam z Panem Bogiem.